technologie przyszłości. Firmy stawiają na nowoczesny rozwój. We Włocławku powstało Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Dla uczniów szkół średnich, którzy zajęcia teoretyczne będą odbywać u siebie w szkole, natomiast na zajęcia praktyczne z programowania robotów będą przychodzić do naszego ośrodka. MZK w Toruniu szuka pracowników. Budowa linii tramwajowej do osiedla Jar jest już coraz bardziej zaawansowana. Około wakacji jest przewidywane zakończenie robót budowlanych. Na rynku brakuje nie tylko motorniczych. Są to lekarze, pielęgniarki, położne, nauczyciele zawodu na przykład. Studentka Bydgoskiej Akademii Muzycznej przebojem zdobywa świat. Szykuję dużo premier singli, więc mam nadzieję, to sprawi słuchaczom radość. Minęła 18.30, czas na główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dobry wieczór. 6 osób zatrzymanych w sprawie mężczyzny, który z ranami kłutymi zmarł w brodnickim szpitalu. Wśród nich znajduje się podejrzany, który prawdopodobnie jutro usłyszy zarzut zabójstwa. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok 31-latka. O szczegółach Błażej Karczmarczyk. Prokuratura ustaliła, że 31-latek najpierw wszedł do jednej z kamienic przy ulicy Kopernika w Brodnicy, a po pewnym czasie z niej wyszedł już z ranami kłutymi. Po przejściu kilkunastu metrów mężczyzna upadł na chodnik, gdzie został odnaleziony przez przechodzącą tamtędy kobietę. Przybyły na miejsce zdarzenia patrol policji. Od razu przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez świadków zdarzenia. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który kontynuował RKO i przetransportował 31-letniego mieszkańca gminy Świedziebnia do szpitala. Pomimo natychmiastowej pomocy mężczyzny nie udało się uratować. Prokuratura najpierw informowała o zatrzymaniu 5 osób, ale jedna z nich, kobieta, po złożeniu wyjaśnień została zwolniona. Później do sprawy zatrzymano kolejne 2 osoby. Przez długi czas prokuratura nie mówiła, w jakim charakterze zostały zatrzymane te osoby, ale ostatecznie wiemy, że 5 mężczyzn zostało przesłuchanych w charakterze świadków, natomiast 1 mężczyzna w charakterze podejrzanego. Postępowanie jest ukierunkowane na to, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tego zdarzenia, a przede wszystkim zebrać dowody na sprawstwo, bynajmniej takie dowody, które na chwilę obecną pozwolą przedstawić zarzut sprawcy bądź sprawcom, czyli chodzi o takie uprawdopodobnienie, które będzie możliwe w oparciu o zebrane dowody, a nie poszlaki. Cały czas nie jest znany ani motyw, ani dokładny przebieg tego zdarzenia. Natomiast ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że zostały zadane 2 ciosy. Jeden z nich trafił w serce i to on okazał się śmiertelny. Błażej Karczmarczyk, TVP 3 Bydgoszcz. W tym miejscu młodzież będzie mogła poznać podstawowe zasady funkcjonowania robotów stosowanych m.in. w zakładach produkcyjnych. We Włocławku oficjalnie otwarto dziś Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. To jeden z pierwszych takich ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji pracowników, a także pomaga uczniom szkół branżowych w obraniu ścieżki kariery związanej z automatyką oraz robotyką. Wykonuje on w tej chwili symulację spawania. Ale w zależności od tego, w jakim procesie produkcyjnym jest wykorzystywany, ten robot może mieć różne zastosowania. To jedna z kilku nowoczesnych maszyn znajdujących się na terenie nowo otwartego centrum. Służą one m.in. do przenoszenia czy sklejania różnych elementów. W tej chwili robotyzacja cały czas pnie się do góry. Firmy stawiają na nowoczesny rozwój, na roboty i na nowoczesne technologie. Powiem pokrótce, jak on działa. A Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna stawia na młodzież. Centrum jest przeznaczone właśnie dla uczniów szkół podstawowych, a także technicznych oraz branżowych. Uczniów szkół podstawowych, gdzie organizujemy dla nich lekcje pokazowe, po to, żeby przekonać ich do tego, żeby się kształcili w kierunkach technicznych związanych z robotyką i automatyką. Dla uczniów szkół średnich, którzy zajęcia teoretyczne będą odbywać u siebie w szkole, natomiast na zajęcia praktyczne z programowania robotów będą przychodzić do naszego ośrodka. Chodzi nam o to, by młodzi ludzie mogli już teraz ćwiczyć pod okiem także pracodawcy, przyszłego pracodawcy i rzeczywiście by mieli szansę wspierać lokalną gospodarkę. Tego typu centrum będzie doskonałym
takim też miejscem, gdzie nasi uczniowie będą mogli, nie tylko nasi uczniowie, takie kompetencje nabywać. A te umiejętności przydać się mogą między innymi w rolnictwie. Branża rolnicza i rolno-spożywcza bardzo mocno absorbuje te technologiczne nowinki związane czy to właśnie automatyką i robotyką, czy to z systemami satelitarnymi, czy to ze sztuczną inteligencją. Jak pokazują statystyki, zainteresowanie szkołami technicznymi i branżowymi w regionie jest coraz większe. 65% wszystkich absolwentów szkół podstawowych uczy się w szkołach o profilu zawodowym. Mówimy tutaj o technikach branżowych, szkołach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a zaledwie 35% w liceach. Trzecią grupą, która będzie mogła korzystać z centrum, są pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy także będą mogli się tutaj szkolić. To jest, tak jak wszyscy widzimy, pierwsze centrum, ale za chwilę będzie drugie w Grudziądzu. Robotyzacja to przyszłość. To miejsce będzie żyło zarówno dla młodych osób, jak i dla pracodawców, a co za tym idzie dla całego regionu. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. MZK w Toruniu chce powiększyć grono motorniczych. Kandydaci bez uprawnień zostaną przeszkoleni. To nie jedyna grupa zawodowa, której przedstawiciele są poszukiwani na regionalnym rynku pracy. Potrzebni są także pracownicy sektora medycznego, budowlanego i oświaty. Tutaj do sterowania tramwajem na lewą rękę mamy joystick, którego wykorzystujemy w czasie jazdy. Ten sam joystick służy zarówno do rozpędzania pojazdu, jak i do zahamowania. Czynność z pozoru może wydawać się niezbyt skomplikowana, ale by usiąść na tym miejscu, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Odporność na stres w naszym zawodzie jest bardzo potrzebna. Jest to, że tak powiem, podwójnie trudna praca. Jest to jazda w ruchu miejskim. Wiadomo, że pojazdów po ulicach porusza się coraz więcej, ale to też jest obsługa pasażerów. Pasażerowie są różni. Pan Wojciech za sterami toruńskich tramwajów siedzi od 20 lat. Obecnie także szkoli kursantów. Toruńską załogę motorniczych tworzy 61 osób, w tym kilkanaście kobiet. To nie wystarcza na potrzeby miasta. Najprawdopodobniej we wrześniu otwarta zostanie nowa linia tramwajowa. Potrzebni zatem będą nowi motorniczy. Miejski Zakład Komunikacji poszukuje kandydatów. Zatrudnionych ma zostać najprawdopodobniej 20 osób. Przede wszystkim trzeba mieć ukończone co najmniej 21 lat. Odpowiedni stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem lekarskim, bo to też każdy z kandydatów musi przejść odpowiednie badania lekarskie. No i przede wszystkim trzeba mieć predyspozycję, trzeba lubić jeździć dużymi pojazdami. 30 metrów długości i 50 ton wagi. Do kierowania takim pojazdem trzeba posiadać odpowiednie pozwolenie, ale w jego zdobyciu pomaga ośrodek szkolenia przy MZK. Szkolenie jest płatne, ale można postarać się o jego dofinansowanie. To nie jedyna grupa zawodowa, której przedstawiciele są poszukiwani na regionalnym rynku pracy. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy widnieje ponad 900 ofert zatrudnienia, a tych ciągle przybywa. W poniedziałek przybyło ponad 50 kolejnych. Wśród nich monter akwariów, kasjer, psycholog, nauczyciel w szkole podstawowej. Te zawody, których w szczególności brakuje, to są to lekarze, pielęgniarki, położne, nauczyciele zawodu na przykład, również nauczyciele ogólnokształcący. I różnego rodzaju, czy też troszeczkę mamy sektor budowlany, również ma pewne potrzeby. Według danych urzędu jeszcze w listopadzie w regionie było zarejestrowanych 55 tysięcy osób bezrobotnych. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co przed nami? Pomoc dla mieszkańców Ukrainy nadal potrzebna. Cenne odkrycie bydgoskich archeologów, społeczników. Nielegalne środki ochrony roślin zabezpieczone przez funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Pół tony preparatu odkryto podczas kontroli samochodu dostawczego w okolicach Nowej Wsi. Znaleziony towar nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce. Za handel nielegalnymi środkami ochrony roślin grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
W samochodzie znaleźli kartony, w których znajdowało się 500 sztuk opakowań w workach foliowo-aluminiowych bez jakiegokolwiek oznakowania i naklejki na opakowania środków ochrony roślin w języku rosyjskim. Kierowca nie miał przy sobie żadnych dokumentów przewozowych. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wystąpili do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin Nasiennictwa w Bydgoszczy z prośbą o zbadanie przewożonego materiału. Badania laboratoryjne wykazały, że materiał ten absolutnie nie nadaje się do obrotu handlowego, ani nie może być stosowany na terenie Polski. Pół tony zatrzymanych nielegalnych środków ochrony roślin to naprawdę nie zdarza się często, chociaż no staramy się zapobiegać tego typu sytuacjom. Toruński Sztab Pomocy Ukrainie organizuje transporty żywności dla miast i wsi wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej. W Toruniu trwa produkcja świec okopowych dla żołnierzy ukraińskich. Tuż obok, za naszą wschodnią granicą, wiele osób żyje w zniszczonych domach, w piwnicach, bez wody, prądu i ogrzewania. Dlatego pomoc, zwłaszcza teraz, zimą, jest bardzo potrzebna. Pozamykane sklepy, brak opieki medycznej, nad głowami codziennie latają pociski. Od blisko roku w takich warunkach żyje wielu obywateli Ukrainy. Wolontariusze Gennadii i Walerii przemierzają busem tysiące kilometrów do Limanu, Bachmutu i wiosek w obwodzie chersońskim. Narażają swoje życie, aby dostarczyć żywność i wszystko to, co mieszkańcy regionu podarowali toruńskiemu sztabowi pomocy Ukrainie. Bezpośrednio za wojskiem naszym idziemy i rozdajemy to ludziom. Dzieci, starsi ludzie, to oni otwierają i na miejscu zaczynają jeść. To świadczy o tym, że tam szczególnie to jest potrzebne, która na przykład chleb naprawdę ratuje życie. Do tej pory wolontariusze wykonali już 3 takie kursy. Dzięki temu na Ukrainę trafiło ponad 6 ton jedzenia. Planowane są kolejne transporty, najbliższy pod koniec stycznia. I bardzo potrzebują świetry, szkarpety i ciepłe spodnie. Dlatego w toruńskim sztabie pomocy Ukrainie trwa zbiórka żywności, odzieży zimowej i leków. Przede wszystkim jednak potrzebne są pieniądze na paliwo. Tankowania takich kursów. Bo jedno tankowanie dwóch busów było ostatnio wyliczone, że to trochę więcej niż 8 tysięcy złotych na taki kurs. Po kotach czy po psach może być, o tutaj nie jest zdjęta na przykład, nie? Zima daje się we znaki również żołnierzom walczącym na frontach. Akcję produkcji tzw. świec okopowych dla wojska ukraińskiego zorganizowała w Toruniu Małgorzata Kałdowska. Do działania chętnie przyłączyli się wolontariusze. Wykonuję te puszki w domu, zwijam te rulonniki, wkładam knoty, na przykład takie 2, nie, czy 3, czasami są większe puszki. I wtedy, jak już mam wszystkie zrobione, to wtedy zalewam woskiem. Świeca wykonana z metalowej puszki, kartonu falistego i stearyny jest nie tylko dobrym źródłem ciepła, ale i światła, bo jej płomień może palić się nawet do 4 godzin. My na froncie nie pomożemy na razie, a możemy tak pomóc, żeby się ogrzali, żeby podgrzali jedzenie. No miejmy nadzieję, że będzie więcej ludzi do pomocy. Świece przetransportowane zostaną do Odessy, a stamtąd trafią bezpośrednio do ukraińskich żołnierzy. Udało się zrobić z prawie 40 osobami 150 świec w jeden weekend. Współpracuję z Fundacją Życie z Łodzi. Oni dostarczają nam stearynę. Do produkcji świec wciąż potrzebne są metalowe puszki, które można przynosić do Kościoła Akademickiego lub do Centrum Caritas przy szosie bydgoskiej 1A. Toruń, Joanna Wojnowolska. No i dymek się uwaga. Początek nowego roku to czas podsumowań, ale też wyznaczania nowych wyzwań i zadań. Organizatorzy Bydgoskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pracują nad programem tegorocznych obchodów. Okazją do dyskusji było spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył biskup diecezji bydgoskiej Krzysztof Włodarczyk. Ubiegłoroczny tydzień kultury był pod hasłem „Człowiek żyje prawdziwym życiem dzięki kulturze”. To była wypowiedź świętego Jana Pawła II na konferencji UNESCO w Paryżu. Planowaliśmy około 2000 uczestników, a było 3980. Chcemy, ażeby głównym motywem tego rocznego Tygodnia Kultury już nowego było nauczanie Benedykta XVI. Musimy zapytać, jakie audytorium, nie? Do kogo właśnie kierujemy to przesłanie z Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej? Myślę, że kategorie wiekowych to będą kategoria wiekowa i osoby, te młodzież i osoby też starsze, seniorzy.
Organizowanie się w grupy, własne przetwórstwo, między innymi na to warto postawić w branży mleczarskiej. Po dobrej pasce związanej z wysokimi cenami w skupach ostatnio notowania nieco spadły. Prognozy wskazują na bardziej zrównoważoną produkcję w tym roku. Rolnicy jednak muszą się liczyć z niższymi stawkami niż do tej pory. Branża mleczna przeszła w ostatnich latach zmiany. Gospodarstwa zmodernizowały się, osiągane są coraz lepsze wyniki, wzrasta wydajność i jakość produktów. Ta branża jest bardzo trudna, bo to jest bardzo pracochłonna. Ja zawsze podziwiam wszystkich rolników, którzy produkują mleko, którzy mają krowy, bo to jest ciężki kawałek chleba. Aby osiągać jak najlepsze zyski, gospodarze łączą się w grupy, tak jak w Biskupicach, gdzie 5 rolników wspólnie prowadzi interesy. Dzięki dofinansowaniu mogli kupić maszyny, które wspólnie użytkują. Taniej zdobywają różne materiały, a także mają wpływ na ceny surowca. Większa siła jest, wiadomo, w grupie. Przy tych cenach, kosztach tego wszystkiego, to łatwiej jest gospodarzyć grupowo. Odstawiamy do jednej mleczarni. Jest to duża ilość mleka, trochę poważniej jesteśmy traktowani jako tacy duzi dostawcy. Opłacać się może również praca w mikroskali. Wielu producentów stawia na własne, niewielkie przetwórstwo i działa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Właśnie sektor mleczarski jest tym, który może się opłacać. Gdyby mi się nie opłacało, gdyby się nie opłacało też innym osobom, to by się nie rozwijało, więc jest to szansa. Rocznie Polska produkuje ponad 14 miliardów litrów mleka. 2022 był dobrym rokiem dla hodowców. Ceny surowca rosły, osiągając historyczne rekordy. Wpływ na to miał m.in. eksport, bo produkty mleczne są poszukiwane. Ale ostatnie dni w wielu miejscach przyniosły obniżki w skupach. Niektóre przedsiębiorstwa płacą mniej o kilkadziesiąt groszy. Tam, gdzie ja odstawiam, na razie się niby utrzymuje, ale w każdej chwili może dojść do załamania ceny. Ciężko powiedzieć, co to może być za miesiąc, za dwa, czy to się utrzyma w tej cenie, co jest, a co będzie dalej, czas nam pokaże. Sytuacja jest trudna do przewidzenia. Prawdopodobnie tak wysokie wartości mleka mogą się nie utrzymać, choć popyt na produkty mleczne wciąż może być wysoki. To było owocne zakończenie roku. Członkowie Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Łuczniczka w Topolnie w pradziejowej osadzie odkryli kolejne zabytki archeologiczne ze stopu brązu. Wśród bezcennych znalezisk znalazły się zapinki z II-III wieku i siekierka sprzed około 3,5 tysiąca lat. Eksponaty trafią prawdopodobnie do Bydgoskiego Muzeum Okręgowego. Jak po konserwacji będzie tak, bo to jest dokładnie ta część. Na tę ikonę podróżną z drugiej połowy XIX wieku odkrywcy natrafili w trakcie prac w Topolnie na wzgórzu Świętego Rocha. Dawniej ikona z archaniołami towarzyszyła podróżnym wyznania prawosławnego. Rejon wczesno-średniowiecznego grodziska kryje więcej skarbów. Bezcenne artefakty, m.in. ze stopu brązu, a wśród nich siekierka, 3 monety z okresu Cesarstwa Rzymskiego, a także 2 zapinki z II i III wieku. Zapinki służyły jako, powiedzmy, dzisiejsze, pełniły rolę dzisiejszych agrawek, czyli do spinania szat. Natomiast siekierka pełniła narzędzie, zarówno mogła pełnić funkcję narzędzia, jak i broni. Prace archeologiczne trwają od niespełna 5 lat w ramach społecznego projektu pod nazwą Rozpoznanie osadnictwa pradziejowego i historycznego w lewobrzeżnej Dolinie Wisły pomiędzy ujściem Brdy i Wdy. Dzięki wolontariuszom i archeologom udało się odkryć ślady pobytu dawnych osadników wywodzących się z kultury łużyckiej, Celtów, Gotów i Pomorzan. Odkrywcy działają od Fordonu aż po świecie. Jest to takie hobby, z którym już dobre 20 lat się zajmuję i daje dużo fajnych możliwości obcowania z historią taką namacalną, z różnego rodzaju znaleziskami, artefaktami. Jest to satysfakcja duża. Znaleziska trafią prawdopodobnie do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Takiej siekierki w zbiorach jeszcze nie mamy. Jeżeli były z przełomu XIX-XX wieku, to niestety zawierucha wojenna i gdzieś duża część tych istotnych zabytków archeologicznych, takich naprawdę cymeliów, uległa zagubieniu. Zdaniem badaczy, dzięki ostatnim odkryciom będzie można poznać historię metalurgii na terenie Pomorza i Kujaw.
I jeszcze jedna dobra wiadomość. Studentka Bydgoskiej Akademii Muzycznej Karolina Lindo, zwyciężczynią telewizyjnego show Czas na Przebój. To muzyczny konkurs emitowany na antenie TVP Wilno. Wokaliści z Wileńszczyzny mierzyli się z polskimi przebojami. Karolina Lindo pochodzi z Litwy, a na co dzień studiuje wokalistykę jazzową w Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Pisze swoje utwory i podbija muzyczne sceny. Jej ostatnim osiągnięciem jest zwycięstwo w show Czas na Przebój. Naprawdę się nie spodziewałam, ale jestem dumna z siebie, bo dużo to sił i energii sprawiło i czuję się, że wreszcie jestem usłyszana i doceniona muzycznie. W programie wokalistka wykonała 6 zróżnicowanych polskich przebojów w nowych aranżacjach. Jak twierdzi, pozwoliło jej to odkryć, w jaki sposób chce wyrażać siebie muzycznie. Bardzo mile wspominam wykonywane 2 utwory przez mnie. To pierwszy Pani Beaty Kozitrak, Co mi Panie dasz. Kolejny utwór, który przyniósł mi szczęścia, powiedzmy, w tym programie, to naszej polskiej diwy na Litwie, Eweliny Saszenko, utwór Wetchnij odwagę. Ziemią tu wiarę roznieś. Czas na Przebój to jednak nie pierwsza styczność wokalistki z programami telewizyjnymi. Brałam udział w The Voice of Lithuania, w bałtyckim projekcie Bravo i reprezentowałam Litwę na międzynarodowym festiwalu w Białorusi Słowiański Bazar. Z kolei polscy widzowie mogą kojarzyć artystkę z ostatniej edycji programu The Voice of Poland, w której dotarła do etapu nokautów. Chcę zostać i w Polsce i jak będzie możliwość dawać koncerty u siebie i na Litwie. Szykuję dużo premier singli, więc mam nadzieję, to sprawi słuchaczom radość. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. Czy o sukcesach także w sporcie? Hubert Malinowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. O powrotach do ciężkiej pracy. Piłkarze trzecioligowego Zawiszy Bydgoszcz właśnie rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej, która rozpocznie się w pierwszy weekend marca. Do tego czasu podopieczni Piotra Kołca mają w planach rozegranie 6 gier kontrolnych, a pierwszy z tych meczów już 21 stycznia z Wdą Świecie. Plan jest przygotowany, od dzisiaj zaczynamy. 6 gier kontrolnych w międzyczasie, zakończenie każdego mikrocyklu, oprócz tego pierwszego, gdzie zagramy grę wewnętrzną w sobotę. No mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, bo to jest najważniejsze, żeby w zdrowiu, żeby pogoda dopisała i wtedy będzie można wszystko zrealizować, to co jest zaplanowane. Więcej na ten temat oczywiście po wieczornych zbliżeniach. Za oknem pochmurno i ponuro. Zimowej aury na horyzoncie nie widać, ale prognozy dokładnie sprawdziła dla Państwa Magda Żakowska. Witam serdecznie. I w nocy i jutro pogoda bardziej przypominać będzie listopadową szarugę niż pełnię zimy. Otóż nadal popłynie wilgotne powietrze znad Atlantyku, a na niebie zalegać będzie pofalowany front, który przyniesie duże zachmurzenie, opady deszczu i mrzawki. Dokuczać mogą nam też silniejsze porywy wiatru. Będzie dość ciepło jak na tę porę roku, nad ranem 3 stopnie, jutro około 5 lub 6. W kolejnych dniach podobne wartości na termometrach, no a na niebie od środy jest szansa na przejaśnienia. Jeśli Państwu brakuje barw i kolorów, warto odwiedzić Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Myślęcinku. Tam, jak widać, nie tylko jest kolorowo, ale można poczuć wręcz powiew lata. Szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam. A kolejne nasze informacje o godzinie 21:30. Zapraszam do zobaczenia.